Powstanie i rozwój władzy samorządowej było filarem zmian ustrojowych w Polsce, jakie nastąpiły po 1989 roku. Ustawa o samorządzie była jedną z najistotniejszych reform ustrojowych w kraju, stwarzających podstawy demokracji lokalnej. Pierwsze w wolnej Polsce wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku. Prawie 2,5 tysiąca polskich gmin zaczęło nowe życie, wśród nich gmina Czerwonak. 1 lipca tegoż roku nowo wybrana Rada Gminy powołała na stanowisko wójta Mariusza Poznańskiego. Miałem 41 lat, jak się zdecydowałem, że będę kandydatem na wójta. Olbrzymie doświadczenie w zakresie inwestycji różnego rodzaju, natomiast nie miałem doświadczenia administracyjnego. Na domiar złego byłem jedynym młodym wójtem, który przyjmował urząd, gdzie już nie było naczelnika, bo naczelnik został wcześniej zwolniony przez wojewodę. No i co zastałem w urzędzie? W urzędzie zastałem puste biurko. W jednej szufladzie była projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej o włączeniu gminy Czerwona granica miasta Poznania. I w drugiej była taka tabletka Alka Prim, wiadomo czemu ona służyła w tamtym czasie. Musiałem zaczynać od zera. Czerwonak nie został dzielnicą Poznania z ponad 100 tysiącami mieszkańców. Poszedł swoją drogą dzięki entuzjazmowi i pracy mieszkańców, radnych oraz nowych gospodarzy gminy. W tamtym czasie, można powiedzieć, to było większy taki był entuzjazm. Po latach zniewolenia PRL-owskiego, można powiedzieć, ludzie chcieli bardziej spontanicznie się włączać w akcje właśnie pomocy, jeżeli chodziło o plakaty, jeżeli chodziło o zmiany. Każdy, co tylko mógł, nie patrzał za ile i jaki czas ma poświęcić, tylko mówi, czy chcesz, żebym ja ci pomógł, no to mów, co mam zrobić. I to było takie bardziej spontaniczne, bardziej takie wolne od jakiejś tam tej górnej polityki. Nikt się nie, można by powiedzieć tak, ci o poglądach lewicowych, prawicowych, wszyscy byli razem. Chodziło o to, żeby doprowadzić do zmian. Nam się wtedy bardzo dużo chciało. Świat był zupełnie inny. Nawet pieniędzy nie chcieliśmy, bo po prostu chcieliśmy świat zmieniać. A to wyzwania komunalne, organizacja odpadów, już nie było pojemników na śmieci u mieszkańców, gdzieś tam do lasu wywozili albo do zbiorczych punktów. Ja byłem odpowiedzialny za całą część komunalną, potem za inwestycje, za transport, przecież miasto Poznań, MPK powiedziało wtedy w większości gminą, to teraz sobie sami róbcie komunikację, więc musieliśmy stworzyć tą firmę komunikacyjną. Spółka Transkom działa do dziś, choć organizatorem komunikacji w gminie jest obecnie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na mocy porozumienia podpisanego przez gminę Czerwonak. Zmian w komunikacji w minionych latach było znacznie więcej. Przebiegająca przez gminę Czerwonak obwodnica murowanej Gośliny i liczne drogi gminne ułatwiły życie kierowcom. Zmodernizowana linia kolejowa, po której mkną nowe szynobusy i stopniowo zagospodarowywane tereny wokół dworców kolejowych zachęcają mieszkańców do częstszego korzystania z kolei. Do Poznania jeżdżą uczniowie szkół średnich i studenci. Edukację zaczynali w szkołach w swojej gminie. Została zbudowana szkoła, została zbudowana sala gimnastyczna, jedna, druga, potem następne szkoły. Dzisiaj w gminie Czerwonak wszystkie szkoły są zabezpieczone, są hale, przecież mamy akwen, czyli pływalnie. No, to pokazuje, już nie mówię o kortach tenisowych, no tak naprawdę od strony oświaty gmina Czerwonak jest zabezpieczona. I tak od oświaty przeszliśmy do sportu i rekreacji. Przy szkołach powstały nowoczesne boiska. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen zarządza zespołem obiektów, których może pozazdrościć każda gmina. Hala w Czerwonaku, pływalnia w Kozie Głowach, plaża Tropikana w Owińskach, boiska i siłownie zewnętrzne oraz najmłodsze dziecko, Akwen Marina nad Wartą w Czerwonaku. To atrakcje, które służą nie tylko mieszkańcom gminy. Pieszo, biegiem, wpław na łodziach, kajakach i rowerach, podczas rajdów, wycieczek, spływów i zawodów sportowych przemierzają urokliwe szlaki turyści. Wszystko dzięki odważnym decyzjom młodego samorządu. Jako podstawę żeśmy przyjęli, że gmina będzie się rozwijała w kierunku sportowo-turystyczno-rekreacyjnym i że będziemy w największym stopniu, jak tylko możemy, dbali o Puszczę Zieloną i rzekę Wartę, czyli będziemy chronili środowisko. Przyjazna środowisku jest centralna oczyszczalnia ścieków w Kozie Głowach, która dzięki nowoczesnym technologiom staje się coraz mniej uciążliwa dla mieszkańców. Przyroda to najcenniejszy skarb gminy Czerwonak. Rzeka Warta i Puszcza Zielonka, a w niej szczyt Dziewicza Góra. U jej podnóża powstała Dziewicza Baza, miejsce spotkań turystów i artystów.
to nie jedyne miejsce w gminie związane z kulturą. Festiwale, koncerty, spektakle, happeningi. W Gminnym Ośrodku Kultury Sokół, w wiejskich świetlicach, na plaży i w drewnianych kościołach. Wiele inwestycji gmina Czerwonak zawdzięcza pieniądzom z Unii Europejskiej. To m.in. plaża Tropicana, park w Kicinie, modernizacja linii kolejowej, budowa kanalizacji i dokumentacja na rewitalizację dworców kolejowych. Z własnej kasy gmina łoży na budownictwo mieszkaniowe, realizowane przez Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koziegłowach i Bolechowie. Rozwój gminy Czerwonak jest oparty na kilku takich strategicznych filarach i to trzeba podkreślić, że tutaj należy dostrzec tam konsekwencje, jeśli chodzi o rozwój. Szczególnie mam tu na myśli infrastrukturę techniczną, edukację, oświatę, komunikację, no i jak najlepsze warunki do tego, aby mieszkańcy tutaj też przyjemnie spędzali wolny czas. Bardzo mocno inwestujemy od wielu lat w rozwój sportu, rekreacji, także turystyki to są takie zadania strategiczne, co do których nikt chyba nie ma wątpliwości, że one są bardzo ważne. Zrównoważony rozwój i gospodarne zarządzanie zostały docenione przez niezależne gremia, które przyznały gminie liczne tytuły i certyfikaty. Johann Wolfgang Goethe powiedział, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Gmina Czerwonak idzie do przodu. Patrząc z dumą na minione 25-lecie, z nadzieją i ambitnymi planami rozpoczyna kolejne ćwierćwiecze. Chciałbym, aby przede wszystkim północna część naszej gminy rozwijała się jeszcze bardziej niż to miało miejsce dotychczas. W tym celu podejmę kolejne działania, aby przede wszystkim sieć dróg i infrastruktury okołodrogowej w tej części gminy była jeszcze lepsza niż to jest obecnie. Mam nadzieję, że dzięki tym wszystkim staraniom nasza gmina będzie rozwijać się równomiernie, a mieszkańcy będą zadowoleni, że w niej żyją.